Zaczynamy w kolejnym cyklu Warszawy Zachodniej. Mamy już pociągi Kolei Mazowieckiej i WKD na stacji Warszawa Zachodnia, czyli Filtra, i skończył bieg AKM-ka z Dęblina. Do tego wjeżdża nam WKD, czyli Warszawska Kolej Dojazdowa z Podkowy do Warszawy Śródmieścia WKD. Filtr jedyny ze Skierniewic do Warszawy Wschodniej, AKM-ka z Dęblina do Warszawy Zachodniej. Takie są postępy z samego rana. Na razie to wiadomo, nic nie ma, bo dopiero będą robić. Tak wygląda od strony zachodu. Aleje Jerozolimskie. Idziemy teraz od drugiej strony. Zapraszam teraz w stronę wschodnią. Jak tutaj też jest ładnie. Kolejny cykl to jest Warszawa Zachodnia. Mamy tutaj koparkę z dźwigiem. Części, żeby wzmocnić poddasze stacji Warszawa Zachodnia. Perony 5-4. No i jeszcze w trakcie budowy peron trzeci. Kolejki podmiejskie. Tak też. Teraz strona zachodnia. A to Żyrardowa, przepraszam moi drodzy, bo to Żyrardowa do wschodniej. Zobaczcie, wielka dziura. Jakby tu powstawał już peron trzeci. Bo czwarty powstał już. A tu będzie trzeci. Więc mamy poddaszki takie małe, co można iść sobie przez mostek. Już mamy drugą przebitą ścianę nad peronem czwartym. O, tam widać, jest przebita ściana. Za niedługo będziemy tamtędy przechodzić, będzie z tego film. Pokazuję przybliżenie, bo naprawdę to jest bardzo ciekawe, żeby sobie zobaczyć. Już na peronie czwartym już to wyskoczyło. Zobaczmy, czy na peronie piątym podwiększyli. Jesteśmy tutaj. Proszę bardzo. Moi drodzy państwo, nie wiem, czy wy to widzicie, ale też to widać. No proszę bardzo, no po prostu też tutaj widać, no. Już dochodzą do nas tunele nad peronem piątym, tak samo. Będziemy tam schodzić. Są
Tory jeszcze przy peronie 5. Idziemy na peron 6. Bo Gryfin przyjechał z pociągiem Intercity Gałczyński. Jesteśmy na peronie 6. Jeśli zdążę, to jeszcze nagram Gałczyńskiego. Będzie to takie wychodzone. Ale może poczekajcie. Zaraz wracam. Do zobaczenia wkrótce. Jestem już na końcu peronu 6. Intercity Gałczyński prowadzi Gryfin. Najlepsza lokomotywa i najszybsza, czyli EU160-12. Odjeżdża 12. Z Intercity Gałczyński przez Sochaczew, Łowicz, Kutno, Koło, Konin, Poznań, Szczecin, Dąbie. No i do Szczecina Głównego. Zobaczcie, do tego EN97 z AKM-ką, Mijanką jeszcze też najlepiej. Tylko że Wugatka w kierunku Reduty, a AKM-ka zjazdowo. A, spójrzcie, bo jest właśnie, jesteśmy przy już peronie 5. No i co tu się mogło zmienić? Rzeczywiście widać tylko, że odnowili pomału peron 5. Że tory są dopiero tam, ale za to stacja robi dobre wrażenie. Więc poczekajcie, zrobię miniaturkę znowu. Tylko z tego peronu, no trudno. Bo teraz jest kolejny film z cyklu Warszawa Zachodnia z tego roku. Nie, z tej godziny, czyli 5:30. Więc tak wygląda Zachodnia. No, trochę pozmieniało się, bo tylko muszą jeszcze tory dobudować i będzie za to lepiej. Więc moi Państwo, ja się z Warszawy Zachodniej żegnam. Ale chyba się nie będę żegnać, bo właśnie Kopernik wjeżdża tutaj. Co byście widzieli, jest dyspozytornia podmiejska i dalekobieżna. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Interregio Prosna ze stacji Warszawa Główna do stacji Poznań Główny przez stację Łódź Kaliska wjedzie na tor 3 przy peronie 7. No. Od stacji Łódź widzę więc też na Regio. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi. Tak wygląda też. I tu gadają, mi też przeszkadza. Do stacji 7C przez stację
Wjeżdża do nas PESA DART, czyli pociąg Intercity 1525 Kopernik Łódź Fabryczna Bydgoszcz Główna. O planowym przyjeździe 5:20:28, spóźniony o około minuty. Prowadzonym jeszcze składem ED161012. Kopernik pusty prawie, ale 18 będzie przebitka z tego, jak będę wyjeżdżał w kierunku Olsztyna Głównego. I z tego miejsca już naprawdę kończymy. I czekajcie na następne filmy, bo może dzisiaj dopiero zrobię film z N2, bo miałem dzisiaj to zrobić po godzinie 1:52, ale mi nie pykło, więc plany są zmienione. No i nagrywka może być dziś lub praktycznie jutro, ale już rano, więc będziecie wiedzieli po prostu, jak wstawię tamten film z teraz zachodniej, a później będzie z N2. Przeszklane rzeczy. Dobra. Moi drodzy, ja już wam nie przeszkadzam. Kończymy i ja się serdecznie z wami żegnam. Więc cześć.